cześć, jestem Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś opowiem Wam o prywatnej armii Putina, tak zwanej grupie Wagner, która zaczyna mieć istotną rolę w Afryce. Początkowo o ich obecności krążą tylko pogłoski, później staje się to publiczną tajemnicą. Jednak w kilku krajach afrykańskich działa kilka tysięcy najemników Wagner. Związana z Kremlem rosyjska grupa Wagner działa w Afryce jako dostawca usług bezwzględnych najemników. Jak działa system Wagnera i czy Rosja zdominuje północno-środkową Afrykę? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym materiale. Zapraszam. Trzeba wiedzieć, że Rosja dąży do zwiększenia wpływu w środkowo-północnej Afryce w rejonie Sahel. Region ten charakteryzuje się natężeniem bogactw naturalnych. Mowa tutaj o złocie, srebrze, gazie i ropie. Można mnożyć przykłady, kiedy widzimy, jak Rosja uzyskuje większe wpływy w Afryce. Transakcje zbrojeniowe, wojskowa współpraca, a nawet dostarczanie darmowej żywności i nawozów. To zapewne dzięki temu w głosowaniu nad rezolucją ONZ w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę Moskwa mogła liczyć na 15 głosów wstrzymujących się z Afryki. Każdy z Was zadaje sobie pewnie pytanie, jak została założona grupa Wagner? Grupa Wagner rzekomo nazwana na cześć niemieckiego kompozytora Richarda Wagnera, utworzona w 2014 roku przez biznesmena Jewgenina Prigozina, tak zwanego kucharza Putina. Dowiedzmy się, kim jest Jewgenin Prigozin, szef całej formacji najemników grupy Wagner. Urodzony w 1961 roku w ówczesnym Leningradzie, a obecnie Petersburgu, Jewgenin Prigozin podobno spędził młodość w sowieckim więzieniu, gdzie odsiedział 9 lat za rabunek i oszustwo. Zwolnienie z więzienia i upadek Związku Radzieckiego pozwoliły Prigozinowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaczął on budek z hotdogami w swoim rodzinnym mieście, a później przeniósł się do większych projektów, takich jak luksusowa restauracja w Petersburgu, która stała się centrum dla rosyjskich elit, tym ówczesnego zastępcy mera, Władimira Putina. Pewnie wielu z Was zastanawia się, czemu Wagnerowcy są tak aktywni w środkowej Afryce, w rejonie Sahel. Postaram się Wam to wytłumaczyć. Według eksperta Juliana Rademajera, który pracuje w obywatelskiej globalnej inicjatywie przeciwko transnarodowej przestępczości zorganizowanej, grupa Wagner jest obecnie najbardziej wpływowym graczem w Afryce, a działalnością swoją i swoich firm wywiera zły wpływ na sytuację na kontynencie. Jak wynika z międzynarodowych ustaleń, marka Wagner jest również aktywna w obszarach daleko wykraczających poza bezpieczeństwo. W lipcu All Eyes on Wagner wraz z 11 europejskimi mediami partnerskimi ujawniła, jak grupa Wagner zarabiała na wielką skalę na cennym drewnie egzotycznym z Republiki Środkowoafrykańskiej. Podobnie wygląda sprawa środkowoafrykańskiej kopalni złota na Cima. Tutaj według doniesień koncesja została odebrana kanadyjskiej spółce wydobywczej na rzecz spółki z Madagaskaru, która również pojawia się jako spółka zależna od grupy Wagnera. Jak widzicie, Rosjanie rządzą we wszystkich lukratywnych obszarach w Republice Środkowoafrykańskiej, a Wagnerowcy jeszcze bardziej dywersyfikują swoją działalność. Jaskrawym przykładem, jak najemnicy Wagnera są aktywni, to jest próba wyparcia z rynku firmy cukrowniczej Sukaw. Jeśli Ci się podobał materiał, to zasubskrybuj kanał lub daj kciuka w górę. Dziękuję za uwagę.